To ja może pomogę. To ja może pomogę po prostu z mikrofonem. Powiem tak, jakbym to mówił, zabrakłoby wieczoru. Bardzo dobrze powiedziałem. Mało czasu na zabawę, więc myślę, że to przeczytam. Byłem pierwszą osobą, która trzymała w ramionach to dziecko. Spojrzałem na nią i pomyślałem: Boże, spraw, aby była taka jak jej matka. I sprawił. Stała się kochająca, wrażliwa i pełna uczuć. Dzień dobry. Cześć. Piotrek. Jestem dumny, że moja córcia potrafiła rozkochać w sobie takiego chłopaka jak ty. Chciałbym, aby córcia powiedziała kiedyś o tobie. Mój mąż jest najlepszym. Najlepszym przyjacielem, największym wsparciem, najprawdziwszym pocieszeniem. Najsilniejszą motywacją. Nie wiem, kto to zaraz będę płakał. Gdyby ktoś mi 10 lat temu powiedział, że tak będą wyglądać moje 30 urodziny, to bym mu nie uwierzył. A jednak, stoimy tutaj, dzisiaj, a ja nie mógłbym wyobrazić sobie lepszego prezentu, jak moja własna żona. Dziękuję ci za to, że jesteś w tych dobrych, jak i złych chwilach. Dziś ślubuję ci miłość i będę cię kochać aż do końca. Ślubuję ci też wierność i gwarantuję, że będę najlepszą żoną na świecie. Widzisz ten wyraz twarzy na pomelki twarzy? Nie widziałem go nigdy wcześniej, zanim cię poznała. Jestem za ten widok tobie, Piotrek, bardzo wdzięczny. No i drodzy, wielkie, wielkie brawa, jeszcze troszeczkę, jak najbardziej. Jutro, za miesiąc i za rok zawsze wybiorę ciebie. I jesteś moim świadomym i pewnym wyborem. Jesteś mężczyzną mojego życia i to z tobą chcę się zestarzeć. Nie wiem, czy będę idealnym mężem, ale na pewno będę się starał. Jedno, co mogę ci na pewno obiecać, to to, że nie będziesz się ze mną nudzić.
your heart.